się symetrią i kubeczkami. Pojęcie symetrii i 4-5-latki teoretycznie wydaje się, że to jeszcze nie ten etap. Ale jeśli zaproponujemy aktywności przeprowadzone typowo w zabawie, to może się to udać. Co będzie nam potrzebne? Mata do kodowania i oczywiście kolorowe kubeczki. Do tej zabawy użyjemy koloru czerwonego. Zabawa nasza będzie bardzo przypominała popularne dyktandograficzne, tylko zamiast kartki i kredek wykorzystamy sobie właśnie tutaj przygotowany materiał. Ja będę dyktować współrzędne, a Dawid będzie ustawiał w odpowiednich miejscach kubeczki. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5, E5, A6, B6, C6, D6, E6, B7, C7, D7, E7, C8, D8 i E8, D9, E9. Ostatni kubeczek postawimy na polu E10. Doskonale! Połowa zadania za nami. Jak popatrzymy na matę i na nasze kubeczki, to aż się prosi, żeby dołożyć drugą część. Jak to zrobimy? Wykorzystamy czerwoną linię, która dzieli nam matę do kodowania na dwie części. Po stronie prawej ułożymy symetryczny obraz naszego wzoru. Jeśli dzieci na początku nie wiedzą, o co chodzi, bo jeśli mamy im powiedzieć, że mają ułożyć coś symetrycznego, to 4-5-latek nie będzie wiedział co ma zrobić. Więc możemy się posłużyć dużym lustrem, przyłóżmy go tutaj na linii i wtedy dziecko zauważy w lustrze, jak powinien wyglądać odbity obraz i wtedy bez najmniejszego problemu poradzi sobie z tym zadaniem. Ja poproszę Dawida, żeby dołożył symetryczną część. Przygotowaliśmy tutaj czerwonych kubeczków troszkę za mało, więc Dawid posłuży się również różowymi. Proszę bardzo. A ja jeszcze w międzyczasie wytłumaczę Państwu, jak to zrobić, żeby dziecko zrozumiało, który to jest punkt przecięcia, które to jest właściwe pole, o którym wspominamy, podając jego współrzędne. Wystarczy, że przygotujemy sobie dwie długie listewki, linijki, dwa sznurki. Jeden poprowadzimy wzdłuż litery, drugi poprowadzimy wzdłuż cyfry. Miejsce, w którym nasze sznurki się przetną, to będzie dokładnie to pole, które będzie określone za pomocą litery i cyfry. Nie jest to trudne. Spróbujecie kilka razy z dziećmi i po kilku próbach na pewno nie będzie z tym problemów.